Cześć, witam. Jak tam, co tam w PGR-ze? W PGR-ze, tak jak widać, dookoła wszędzie gratów pełno, czyli także pracy pełno. Nie wiadomo, za co się brać z samego rana, no ale coś trzeba robić, szykować się do wykopków tegorocznych, a będą one no, większe niż dotychczas. Aczkolwiek to nie jest też jakaś super, hiper wielka skala. 20 hektarów powierzchni, niecałe 20 hektarów. To nawet co niektórzy plantatorzy jednej odmiany mają więcej niż ja wszystkiego. No ale to już inna sprawa. Drodzy widzowie, co mamy na pierwszy rzut oka? Co się działo w ostatnich dniach? Przegląd talerzówki. Talerzówka dobrze Wam znana. No i tak na dobrą sprawę było wymienianych kilka łożysk, kilka tam kalamitek, smarowane wszystkie talerze, podspawana rama wału, bo gdzieś tam coś tam niechcący się wydarzyło. Po ilu? 10 latach? Chyba już więcej ją czasu mam. Nie pamiętam. 11 rok. No 12 lat. To jest jej 12 sezon u mnie. Z dociążeniem widać jakim. No i mam bardzo duże... Zastanawiam się mocno. Bardzo duże zawahanie, co z tą talerzówką zrobić. Czy ona jeszcze jest mi tak potrzebna, czy niepotrzebna. Ja lubię mieć dużo sprzętu i od przybytku głowa nie boli. Ale jak jest gruber, to tak z tą talerzówką trochę, tak jak widać, no stoi, bo stoi. I z chęcią bym ją zastosował do beczkowozu dużego na tył, na aplikator. No ale znowuż to jest trochę problematyczne, bo ona ma 4 metry szerokości. No i 4 metry z beczkowozu, jakby to zapiął z tyłu na beczkowóz, przepraszam. No to wtedy znowuż jak poruszać się z tym po drogach? No jest... Straszna kicha, trzeba było ją zwęzić na 3 metry, no ale to znowu też szkoda jej psuć, no i takie gdybania, zawahania, ale finalnie na razie zostaje, no i zobaczymy, co przyszłość przyniesie z tą talerzówką. Ostatnio wziąłem się ostro za przygotowania właśnie kombajnu do ziemniaków, czy też kopaczki, jak zwał, tak zwał, Grimme DL 1700, no i było zrobione bardzo dużo rzeczy. Jeszcze w dalszym ciągu dzisiaj będę pokazywał dalsze prace. Na razie na ten moment, co udało mi się wykonać, remont całego łożyskowania tego tutaj oparcia wału plus wymiana łańcuchów, jeden, drugi, wymiana iluś nastu łożysk w rolkach, regeneracja mimośrodu. Tu jest taki mimośród, który podaje nam taki jakby ala targaniec i wstrząsa nam taśmą, podbija taśmę, wymiana w następnej kolejności, no w dużej mierze tych właśnie wszystkich, o tam łożysko kolejne, wysypanych łożysk, regeneracja drodzy widzowie, wałów gumowych, chodzi o te wały z takimi właśnie o szczotkami, można powiedzieć, gumowymi. To są takie wałeczki doczyszczające. No i tutaj właśnie już jeden wał mam przed warsztatem przygotowany. A dlaczego tak? No, drodzy widzowie, po dwóch sezonach kopania w bardzo suchych warunkach, bryły, nie bryły, narobiły bardzo dużego bałaganu z tymi wałami i były bardzo mocno dwa pierwsze, które idą tutaj w kombajnie bardziej bliżej przodu. Były bardzo mocno wyłamane te ząbki, wyłamane te całe elementy, no i rozebrałem dwa wały, z dwóch złożyłem jeden cały, z tych starych właśnie, które jeszcze były w bardzo dobrym stanie, tak jak widzicie, a zamówiłem na drugi wał cały komplet wszystkich nowych tych właśnie gum. Taka guma, drodzy widzowie, tu mam przykładowo nowe, taki jeden element kosztuje między 50 a 60 zł. No i jak jest ich tutaj prawie 50 sztuk, no to już wszyscy wiemy, ile kosztuje taka guma. Przepraszam, ile kosztuje wyposażenie takiego wału. No trochę to wychodzi, ale maszyna robi dobrą robotę, robi swoje, tak więc no nie da rady użytkować sprzętu bez inwestowania w niego. No i na ten moment, o już tu zboże w podkładach zaczęło rosnąć nawet. I na ten moment te zużyte wyglądały właśnie już w ten sposób. Kombajn zaczął gubić ziemniaki, po prostu były za duże
szczeliny, przerwy i tak dalej. No i dziękuję, do widzenia. Wszystko to idzie na wymianę. Tak, tak jak wspominałem, poprzez suche lata to się wyłamywało przez te bryły, twarde rzeczy i tak dalej, podejrzewam. Ale drugi też taki czynnik to wiek tych gum i nie ma co się oszukiwać, po prostu te gumy to już są takie, no ta jeszcze jest gumowa, ale niektóre takie były po prostu twarde jak kołek. No, ani się nie odbijały, tylko tak spadają, pach. Po prostu są, no, kołki, tak? Czyli już guma stwardniała, straciła swoje właściwości. No i dlatego też te zęby między innymi się posypały. Jeżeli chodzi o taki wstęp napraw, to jest na razie na tyle. Co tu jeszcze więcej było robione? A tam dalej pokażę Wam skromnie sprzęt i linię technologiczną do łupania drewna. To było zbudowane już dosyć dłuższy czas temu. Tata sobie tutaj to wymyślił. Oczywiście taśmociąg chyba widzieliście, czy też nie, nie wiem. Taśmociąg od ziemniaków do podawania ziemniaków do worków, czy czegokolwiek, czy przy sortowaniu. Tutaj ładnie jest załączany i podaje nam drewno. A tu jest łuparka mimośrodowa, może tak to powiem. Na silniku, tu jest osłonięty silnik blachą. Tam mamy silnik z motoreduktorem. No i oczywiście wykorbienie. Tu mamy nóż. I bez problemu, śmiało, z powodzeniem łupie to drewno. Tylko trzeba oczywiście ostrożnie przy tym operować, a nic się nie dzieje. No i tyle. Jest łupane również właśnie drewno, już przygotowywane na sezon zimowy, warsztatowy. Tutaj będzie głównie drewno właśnie na warsztaty, żeby ogrzewać się i można było pracować zimą. Co dalej, moja droga ekipo? Prawdopodobnie w kolejnych dniach i w kolejnych odcinkach, moi drodzy widzowie, będę przygotowywał przyczepę kontenerową do Volvo. Muszę ją uzbroić w odpowiednie opony, muszę ją uzbroić w oświetlenie, wszystko, dokonać jej przeglądu i rejestracji, ponieważ do transportu ziemniaków potrzebuję tej przyczepy już koniecznie. Oczywiście będę też się posiłkował zewnętrznym transportem, bo ta ilość, która się szykuje, wszystko zależy jak to będzie sypać, ale wychodzi i tak więcej, ponieważ jest większa powierzchnia, tak? Tu mam przygotowane na ten moment dwie felgi. Dwie felgi mam nowe. Dwie felgi można było śmiało wypiaskować i wymalować. Zapodkładowane na ten moment tutaj one są. Do uzbrojenia w odpowiedni rodzaj bieżnika. Ponieważ tak jak kiedyś tłumaczyłem, w Niemczech można zakładać dwie opony na jednej stronie o jednym bieżniku, dwie opony na drugiej stronie tej samej osi na innym bieżniku. I to bez problemu tam funkcjonuje, ponieważ tam przepisy na to zezwalają. U nas niestety nie. Mam wszystkie opony, tylko trzeba się po prostu za to wziąć. I w kolejnych właśnie tych materiałach będę starał się Wam to pokazać. Jak ją uzbroję w nowe oświetlenie, wszystko wsio. Trochę ją też podmaluję, ale nie będę wykonywał jej piaskowania od dołu tak jak chciałem. To nie jest na ten moment. Po prostu może w przyszłości albo i wcale tego nie wykonam. Zobaczymy, to już czas pokaże. A tutaj mam dodatkowo dwie felgi duże, szerokie. Też wypiaskowane, wypodkładowane do mojego rozsiewacza RCW. Kiedyś pokazywałem Wam, że je mam. Nigdy nie było czasu na to, żeby to zrobić. Mam również fajne, szerokie opony na to, dętki, wszystko jest. Tylko teraz finalnie pomalować to wszystko w kolor i złożyć i na przyczepę, i na rozsiewacz, tak? I finalnie rozsiewacz od początku jego remontu teraz będzie w 100% zakończony. Wiele moich projektów, tak jak HTS, nie HTS, wszystko zostało niedokończone właśnie tylko na samych kołach. Co dalej, drodzy widzowie? Jadą do mnie prawdopodobnie części oraz silniki John Deere'a. Przyjadą chyba 3 sztuki z tego co pamiętam. No i tak na dobrą sprawę jeden silnik jest bardzo pilnie potrzebny. No i wszystko mam do zrobienia na raz. Nie wiem jak ja to wykonam, ale no chyba będę siedział po nocach i składał to wszystko. Będę to wszystko starał się ogarnąć do tego 11 września, ponieważ na 15 września tego roku już mam pierwsze odstawy ziemniaków umówione. Tak więc no ciężka batalia przede mną, dlatego mówię, nie wiem za co się brać. Jeżeli przyjadą te wszystkie elementy, no co tu dużo mówić. Trzeba będzie bardzo ostro zaiwaniać, że tak to nazwę. Silniki oczywiście z wielką chęcią będę dalej naprawiał.
ponieważ to jest zawsze dodatkowy grosz, jak to się mówi, a że no jest taka liczba tych silników i awarii tych silników, co ja mogę na to? Podjąłem się tematu, tak więc go robię, tak? Właśnie, przy tej okazji, dobrze, że mi się przypomniało, słuchajcie, piszecie do mnie bardzo dużo maili właśnie w sprawie remontów, napraw maszyn, abyście z chęcią poświęcili mi swój tam ciągnik do renowacji, czy też jakaś skrzynia biegów do remontu, czy też jakiś silnik w ciężarówce do zrobienia. Na ten moment, drodzy widzowie, no powiem wam szczerze, nie biorę żadnych fuch, już widzicie dlaczego, widzicie czemu tak jest, ale druga sprawa też jest taka, że nie chcę brać się za remonty całych sprzętów. Nie chcę brać takich całych pojazdów i je remontować. Ja bym chciał skupić się głównie właśnie na silnikach, aby robić cały silnik, że przywozi mi ktoś silnik, robię silnik i odjeżdża dany element. Wyspecjalizować się w takiej jednej dziedzinie, może trochę wybrzydzam, ale moim zdaniem to będzie dużo lepsze jakościowo, a też na dobrą sprawę będę w stanie zrobić tego więcej. Bo jeżeli przyjeżdża do mnie ciągnik i ja z ciągnika muszę wszystko wyciągać, wszystko robić, wszystko, to finalnie no, wychodzi to dużo czasu, finalnie wychodzi cały remont dużo drożej, no i finalnie będzie po prostu mniej takich rzeczy do zrobienia, mniej tego przerobię, tak? Dlatego nie chciałbym, wolałbym dostawać takie gołe silniki i to wszystko robić tu na miejscu, składać te silniki, testować, sprawdzać i oddawać do montażu w sprzęcie. Mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie, no i na ten moment też czasowo jestem w stanie tylko takie rzeczy robić, tak? Tak więc dziękuję za te wszystkie no, odzewy i te wszystkie chęci powierzenia mi tego sprzętu, ale no, nie jestem w stanie tego właśnie przerobić. No i też nie chcę się pchać w takie grube remonty całościowe maszyn, tak? Lepiej się właśnie skupić na jednym, czyli silniki, i robić to cały czas, jeżeli tylko będzie możliwość, tak? Dobra, starczy tego gadania. Ogólnie to jeszcze mam dużo tematów wam do powiedzenia, ale zaraz tylko będzie odcinek sam gadany, a nic nie pokazane. Do dzieła. Widząc ten obrazek wału w tokarce, zapewne zastanawiacie się, co ja tutaj robię. Wczoraj złożyłem cały ten wał, ułożyłem te wszystkie gumy jak należy i teraz chcę zamknąć ten wał ostatnimi elementami. Ale jest na tyle problem, że tutaj na sam koniec przychodzi taka podkładka gumowa oraz podkładka stalowa i zapina się to wszystko tutaj w rowku segerem. No i teraz tak, na ten moment, kiedy jedna zębatka jest odłożona, mamy tyle miejsca. Zakładam te elementy, jest tu po prostu za luźno. Kiedy dosuwam tą zębatkę, jak widzicie, jest to po prostu za głęboko, no i trzeba to wszystko docisnąć. Wał jeszcze nie jest ustawiony do końca, nie jest zatrzymany i tak dalej. Wymyśliłem w ten sposób, że biorę konika, jakiś element, żeby docisnąć z dwóch stron razem z tymi elementami i ścisnąć te wszystkie gumy na ciasno po to, abym mógł zapiąć właśnie ten seger. I w tym problem, że nie wiedziałem jak to zrobić, próbowałem to zrobić ręcznie. Ja dociskałem wszystkie gumy, kiedy wał stał pionowo. Tata próbował zapiąć, niestety nie jest to wykonalne w rękach. Tak więc robię to w taki sposób. Może to nie wygląda zbyt profesjonalnie, tak jak widzicie, ale zadanie spełnione. Zegar siedzi, podkładka siedzi, wszystko siedzi. Wszystko jest na swoim miejscu. Taki prosty sposób, ale bardzo skuteczny. Wszystko jest dociśnięte. Teraz mogę to zluzować i będzie spokojnie. No właśnie, w ten sposób. Wszystko wypadło, ale finalnie wał złożony. I kolejny temat do naprawy. Mamy zużytą zębatkę o ilości 18 zębów, o skoku łańcucha 3/4 sala. Chodzi tutaj o rozstaw ogniwek. No i drodzy widzowie, ostatnio z tymi zachodnimi sprzętami zaczyna się robić to samo, co ze wschodnimi maszynami. Zamawiasz część i czekasz, i czekasz, i czekasz. Albo po prostu jest ją coraz trudniej zdobyć. Czyli zaczyna się robić podobnie. No i teraz, że wziąłem się późno za naprawę tego kombajnu, za przygotowanie go do sezonu, trzeba improwizować. Cyk, mamy oto z pobliskiego sklepu rolniczego zakupioną zębatkę
też 18 zębów na łańcuch 3/4 cala od bizona, która służy jako rolka napinająca. Tu wkładamy łożysko, zapinamy na segery i jedzie. Jest ona tak fajnie wykonana, że jest włożona tulejka w samą zębatkę i z jednej strony przyspawana. No trochę taki bubel, ale na rolkę napinającą nic dodać, nic ująć. Wsadzam tą w tokarkę, odtaczam ten spaw, rozcinam to, rozłączam i następnie łapię to w tokarkę, staczam tą zębatkę do tej średnicy tutaj, zakładam jedno na drugie, zespawuję w całość i mam zębatkę po taniości, można powiedzieć, ponieważ ta zębatka kosztowała mi 50 zł. No a na przyszłość, jeżeli będę kolejny raz musiał ją wymienić, zrobię taki sam numer i po temacie, i sprzęt, można powiedzieć, część dostępna od ręki, z małą modernizacją. I o to chodziło właśnie. Teraz ładnie staczam tą starą zębatkę na średnicę tego otworu, wkładam jedno w drugie, zespawuję i temat załatwiony. Powiem tak, sądziłem, że ten materiał z zębatki i ogólnie zębatka Grime będzie jakaś twarda, mocna, ciężka w obróbce, a to taki sam materiał jak i wszystko, nawet nie marchewka, tylko banan. Mamy tu już wszystko ok. Bardzo pasownie dotoczone. No i teraz jeszcze muszę wykonać taką fazę w środku i w tej piastce i w zębatce, aby głęboko wlał się spaw. Ustawić to. No nie, to tak zdejmę. Ustawić to wszystko i zespawać. I to tyle. Zębatka będzie gotowa. No i zębatka zespawana. Finalnie miałem trochę za duży posuw drutu, ale to nic, zespawana z dwóch stron, wyczyścić od pryski. No i korzystając z okazji, że była nagrzana prawie do czerwoności, wrzuciłem ją do wody. Sprawdzę teraz w tokarce, czy udało mi się ją zahartować. Prawdopodobnie tak, ponieważ już robiłem próbę pilnikiem i pilnik nie chce brać, ale zaraz zobaczymy nożem, co się dzieje, bo chciałbym trochę zebrać ten nalany spaw. I finalnie temat przygotowań kombajnu do zbioru już jest zakończony, pozostaje tylko czekać na te gumy do tego wałka ostatniego i koniec, i więcej tu już nie mam czego szukać. Po właśnie włożeniu tego wałka uruchomię całą maszynę, puszczę wszystko w ruch, nasmaruję ostatni przegląd taki właśnie podczas pracy i to tyle na ten moment. Tata demontuje układ pneumatyczny z tego kombajnu, bo jest po prostu niepotrzebny. To jest układ oczywiście hamulcowy, ale po tych polach i po terenie, gdzie się z tyłu jeździ, nie mam zamiaru tego kiedykolwiek używać, tak więc odjazd przyda się do czegoś innego. A teraz przyprowadzam przyczepę od Volvo i biorę się za nią. I już przyczepa pod warsztatem, oczywiście najpierw była umyta, a teraz już praca przy niej jest na bardzo poważnym etapie. Trochę mniej wrzutek, jeżeli chodzi o samo działanie, ponieważ uwijamy się jak możemy, aby jak najszybciej to wszystko wykonać. No i słuchajcie, na ten moment wycięliśmy takie tutaj były, jakby to powiedzieć, jakby ala ślisk, ala prowadnica, ale to nie będzie w ten sposób jak teraz, bo to było strasznie mocno po całej długości przyczepy, z jednej i z drugiej strony bardzo mocno skrzywione, splaszczone, tak porozrywane, porozdzierane i tak, i tutaj w tym miejscu rdza to się dosłownie, brzydko mówiąc, pie wiecie co, nie będę dokańczał. I teraz tak, pomysł jest taki, wyrzuciliśmy oczywiście ten element po całej długości, tak jak wspominałem. Wycinamy tą blachę, która tu jest, bo to tutaj też już jest rozkład. Tu było normalnie równo rdzy, dwa wiaderka, nawet trzy wyniosłem samej rdzy do śmietnika, bo to przecież, no co z tym zrobić, tak? Ale nie chodzi o to. Wycinamy tą blachę od spodu, wszystko robimy tutaj, czysty przelot, czysty tunel, że tak powiem, pusto, a tutaj po wyczyszczeniu tego wszystkiego, podmalowaniu, kładę bezpośrednio pod kątem od tej krawędzi do tej krawędzi grubą płytę dziesiątkę o tej szerokości
i zamykam od góry, łącząc ten profil z tą płytą, a od dołu będzie po prostu przelot, tam się nie będzie nic zbierać, nic kisić, nic ciekło, nic zawieszać. Od dołu będzie można w każdej chwili to też wypiaskować czy cokolwiek zrobić i będzie świat i ludzie. Dam tutaj płytę 10 grubości, żeby się nie wgięło podczas naprowadzania konteneru. Tutaj mamy ogólnie takie właśnie naprowadzenie i tu już dalej finalnie rolki kontenerów jadą po tej powierzchni. No tutaj ta przyczepa to jest tak gruba, że się w głowie nie mieści. No ale to ma być, tak? To ma być, to ma robić, to ma przyjmować ciężary. No i w tym momencie, na tym etapie kończymy dzisiejszy dzień. W następnej kolejności, co dzisiaj już zrobiłem, przyniosłem gdzieś odłożone, gdzieś kiedyś tam zdobyte listwy boczne, tak zwane chyba kolażówki, jak dobrze pamiętam. Chodzi tutaj o to, że to są bariery zabezpieczające przykładowo przy wyprzedzaniu kierowcom, przy wyprzedzaniu rowerzysty, gdy rowerzysta od podmuchu wiatru czy jakichś innych powodów może się przewrócić, to te barierki zabezpieczają nam tego rowerzystę, żeby nie trafił prosto pod koło, tylko odbił się. No podobno tak głosi teoria. Założę te, będą fajne właśnie na regulatorach, jeżeli chodzi o podnoszenie zamykanie z dwóch stron. Te oryginalne uchwyty, które są od takich wielkich blach, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, ich z tam czasu do tyłu, to wszystko wyrzucam, a zakładam właśnie to, tylko muszę to wszystko doprowadzić do porządku i na długość już te listwy finalnie są ok. Jeszcze chyba dokupię po jednej, bo mamy tu jedną i tu damy drugą i tak samo w tych drugich uchwytach również, tak? Na drugą stronę. Wyrzuciłem już tylną belkę z lampami, ponieważ mam belkę nową, całą nową z lampami LED-owymi. Tak więc tutaj wlatuje cały nowy temat i będzie tutaj wyglądało to jak należy. Jedyne co, to nie mam najazdów, a fajnie tutaj jest w tej przyczepie ten duży rant po całej szerokości, bo ta przyczepa również służy za lawetę, jak dobrze widzicie. Tak więc no jest bardzo uniwersalnym pojazdem, tak? Drodzy widzowie, koła do przekładki to już mówiłem. No i tutaj z drugiej strony jest tak samo, jak pokazywałem. Tu już tata zaczął pomału to wydzierać. Ja właśnie zająłem się tymi listwami, zająłem się tą lampą, całym oświetleniem tylnym. No i dalej, jeżeli chodzi o te prace, będziemy ostro atakować. No i finalnie mam nadzieję, że w ciągu 2-3 dni uda nam się to wszystko zrobić. Założyć nowe te oświetlenie, podłączyć instalację. No i zobaczymy, co się będzie działo, droga ekipa. A na koniec dzisiejszego odcinka podjeżdżamy jeszcze zobaczyć na kukurydzę. Bo miałem już tu przyjechać dosyć dawno temu, ale nigdy nie ma kiedy. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie dobrze. Wychodzi, że naprawdę będzie dobrze. Mamy po jednej, ale miejscami mamy po dwie takie kolby. Ale tak jak jest pojedyncza, to jest coś pięknego. No daj Boże, żeby z tego coś wyszło lepszego. No, są ładne kolby. No i kukurydza cała ogólnie prezentuje się bardzo dobrze. Jak wyjdę z tego, będzie sypać prawdopodobnie. No tutaj też ta z brzegu przykładowo, ta ma dwie kolby, ta też ma jakąś jedną dużą, jedną małą. No zapowiada się fajnie. Dobra, droga ekipo, to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.